No, w Kołobrzegu, jak to w Kołobrzegu, nawet busami łowią. Tak, wpływają do wody. To jest takie łódki kołobrzeskie, nie? Także ze slipu prosto do tego, kurde, porty, transity i także wiesz. To jest wyporność początkowa, nie? Tak. Później w podwodną przychodzi. Jakaś kobieta skuter tutaj slipowała, no i zapomniała ręcznego zaciągnąć. Mamy podobny taki slip w Pucku, no i się nie udało, no i tyle, no. Wylądowaliśmy, słuchajcie, pod mostem. Wcale tutaj no, nie jest za ciekawie, jest płytko. Ile tu może być? Do kolan maksimum. Uuu, to naprawdę płyciutko. Mniej więcej na środku zawsze jest głębiej, nie? No dobra, ja tylko dam ci wędkę, dobra? O, okej. Dobra, no okej, położę was na ziemi, sorry wielkie, i sobie troszeczkę połowimy. Tak, no muszę powiedzieć, że czuję się niezbyt komfortowo na tej barce. Fakt, ona się nie buja na boki, ona jest bardzo, ale to bardzo stabilna, one są metalowe, nie? Ale wiecie, czasami jakby rybka wzięła, troszeczkę człowiek się rozkojarzy, no to można zaliczyć tą glebę, nie? Noga wpadnie, to wiecie, raczej się nie utopicie, ale myślę, że no zmoczycie się, ale to też nie będzie nic przyjemnego, bo podrapiecie się, nogę można złamać. Niemniej jednak, wiecie, jak przychodzicie na własne ryzyko, to śmiało mogę polecić tą miejscówkę, bo ona jest naprawdę fajna. No chyba barka nas pokonała, natomiast Adam mówi, że już rzadko łowi tutaj na śródlądziu. Mówi to wykładając, zobaczcie, tyle tego wszystkiego. No dobra, rzadko łowisz, to po co ci tyle tego wszystkiego? Jak łowiłem wcześniej, to wiesz, nagromadziło się, nie? Jak czegoś mi brakowało... Kolekcjonerstwo istne. Ja nie szukałem, na szybko kupowałem drugie po prostu i tak się mi uzbierało tego wszystkiego. Tu masz głównie parsentówkę, gdzie na parsenty jeszcze jeździłem wcześniej, tak? Tu masz kolejną parsentówkę, tak? Wszystkiego używałem na parsencie. Sporo takie tego. Było przygotowanie pod sandacza u was, nie? We Władku. Tak, Władkowy sandacz miał być, a był Władkowy śledź co najwyżej. No ale połapane wiadro było, tak? No właśnie, kurczę, a u nas widzisz, u nas ten śledź jest wszędzie, a u was mówiłeś, że no są tylko miejsca niektóre na śledzia. No to no główki tylko. Tylko główki. I tylko wyjście, no bo wcześniej masz tam dalej zakaz. Zakazy. Może on wchodzi bardziej w port, tak? Ale jest zakaz pływienia i koniec. Tam nikt nie łowi tego śledzia, także... Także tylko i wyłącznie głupi, nie? No ale pojedziemy, tam będzie wszystko wiadomo. Dobra, końcówka, ujście, parsenty. Coś z tego możesz wydłubać i powiedzieć, że o, to jest okej? Okay? Przeważnie to żółte. Tak tutaj są, o, płodama. Takie płodama. Killery. No. Znaczy to bardziej to są te. Bardziej. Jak na nie mówią? Mają swoją nazwę, nie pamiętam. Wyszło ale mniej więcej to żółte kolory, tak mówię. Tutaj, na tajgeri, ujście parsenty, no, tak? Tak zwane tajgeri, no. Tak? Na szczupaka, nie wiem, bo ja tu nie mówiłem. Żółte i... Nawet Fish Hunter. Fish Hunter, ja! Od Mikado. No dobra, Górnie czyli... jest Mikado. Czyli kolor dominuje tutaj żółty. Żółty. I co na te tajgery można tutaj złowić? Szczupaczka, ładnego, jak już się trafi. Tak, no dzisiaj się dzisiaj się nie trafił. Dobra, a... Bo my dzisiaj nie mówiliśmy na żółte kolory. Dobra, szczupak, okej. Ale czy sandacza też jesteśmy w stanie tutaj wyłuskać? Tutaj mi się nie zdarzyło. Ale słyszałem, że łapali. I tu zaraz przy... Właśnie, no. Zaraz kawałek mu powiedzieć, że ustawiali się na końcówce pod mostem, tak? I w stronę portu. I tam łapali. Słyszałem samozrzymicie, że łapali sandacze. Ja słyszałem, ale roku... ja nawet nie widziałem. Też nie widziałem, ale tam... Most mamy bardzo blisko, więc tam. One tutaj jak tam były, no to teoretycznie tutaj też, powinny, też być. Powinny być. No, ale tu się nie zdarzyło ani razu, nie? Mhm. Trzeba było kurde dorwać kogoś, kto po prostu tych sandaczy tu łapał, tak? Najlepszy? Najlepszy, lepszego nie znajdziecie. Jeśli chodzi o Kołobrzeg, to jest. No to trzeba nie spróbować. Będzie lepszego.
No i tutaj się zdziwiłem, bo myślałem, że w tureckim kebabie będzie kawa, taka po turecku na przykład. No, chociażby jakakolwiek, a była tylko rozpuszczalna. Pewnie jeszcze taka biedronkowa, niezwykła, najzwyklejsza. To wzięliśmy amerykańską Coca-Cola. Tak. I tylko i wyłącznie Coca-Cola, żeby nie było. Bo teraz jeszcze musimy... To nie jest nasze władkowe Pepsi rozcieńczane, nie. Tak to wygląda. No tak raczej apetycznie. I sos do tego. Mega jakiś ostry. To słuchajcie, to koniec nagrywania, bo zaraz będę taki czerwony, nie? No dobra, no to widzę, faktycznie dominuje tutaj żółć u ciebie. No ale jak to jest, wiesz, wszystko nowe, słuchaj. Słabo. No jak ci mówiłem, ja przestałem praktycznie łowić nasze lądzie. Głównie zajmowałem się teraz morzem, tak? Morze, plaża. I głównie plaża, ewentualnie, to nie ewentualnie, bo to jest albo surfkastik, albo sezonem spinning, jakie stroci belona, tak? Tak. I głównie tym się zajmuję. No dobra, słuchajcie, to tak, no to jest taka miejscóweczka moim zdaniem bardzo sielankowa, bardzo fajna, warto tutaj się pojawić, aczkolwiek my teraz polecimy na śledzia. Może taka ryba dosyć pospolita, niektórzy mówią, że to tak, śledź to nie ryba. Nie, polecimy na śledzia, pokażemy wam, gdzie można łowić śledzia, nie do końca legalnie. Adam dokładnie powie też, gdzie można łowić śledzia legalnie. Myślę, że ten następny odcinek będzie równie ciekawy, co 100 poprzednich. Cześć!